Dobra kawa z rana jak śmietana. Tak, szczawiowa tak samo. Dobra. Koronę złotą dostałeś taką? Tak. Za króla robił. No więc, witajcie gdzieś kochani, nagrywamy w tym momencie dla was nowe gastronagryweczki. Jest ze mną Piotr, jego już znacie, jest z nami Szczepan, jego może poznacie. Jego nie znacie. Ale może poznacie. Albo może i nie poznacie. Słuchajcie, styczeń. W gastronomii miesiąc smutny. Miesiąc... To nie zmienia faktu, że stoimy i nic nie robimy, bo robimy. Nie, oczywiście, że no. Tak, ale jest to miesiąc taki... Średnio wyważony, jeżeli chodzi o ruch. Bardzo, w ogóle, oczywiście grudzień jest mocny pod względem Wigilii i tak dalej. Styczeń, luty, gastronomia leży. Mówimy na to w naszym slangu plaża, ale nigdy to nie jest też tak, że tak może będzie. Wiecie, my jeszcze niestety jesteśmy w wykopkach, przykopkach. Plac Wolności się opóźnia już kolejny Chcieli miesiąc. Chcieli nas tam zatrudnić do układania kostki. Do układania kostki i do przerzucania łopatą. No ale niestety, no nie pomożemy. Nie chcieli nas zatrudnić, bo chcieliśmy pomóc przyspieszyć ten proces, zaraz się nie wrócili. Tak, takie korony u nas aktualnie rozdają. Figurują, bo dzisiaj jest Święto Trzech Króli, czyli... Czyli wy to będziecie później oglądać, ale dzisiaj tak. Mamy 6 stycznia, ale... o. Jesteś na załóż, to znaczy jesteś królem. Teraz jestem królem. Uszy muszę schować, żeby nie wyglądać jak... O. Co proszę wyglądać? Jest... To jest jak 50 Cent, który zawsze zakładał sobie te czapeczki. Mówię, po co on to robi? Nie zrozumiałem, jak sam założyłem. Dobra, słuchajcie. Zaczynamy gotować. Nagramy troszeczkę materiału. Postaramy się go dobrze zmontować. Tak. I go wam pokazać. Czy montaż będzie zawsze dobry? Zawsze jest chyba montaż dobry, nie? Czy nie? Tak, montaż jest dobry. Także zapraszamy do śledzenia. I jeszcze jedna rzecz. Będzie nam miło, jak dacie nam łapkę w górę. Zasubskrybujecie nasz kanał i po prostu zostaniecie wiernymi obserwatorami naszego kanału. Zależy nam na tym, chcielibyśmy troszeczkę te zasięgi poszerzyć, pogłębić. Mam nadzieję, że starczy nam siły. Chcemy jeszcze więcej pokazać niż do tej pory pokazaliśmy. Karta jest fajna. Tak. Zrobiliśmy pierwsze testy, pierwsze dania wyszły. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli to sfilmować, jak nam oczywiście czas pozwoli. Także jak nam ludzie pozwolą. Bo to różnie było, jak będzie ich za dużo, no to nie będzie czasu, tak? Dokładnie. No. Zatem zapraszamy. Widzimy się za niedługo. No dobra, Piotr, co tam chcesz pokazać? Pokaż. Kurciak! Nie, żartuję. To jest gęsinka w naszym wykonaniu. Jest konfitowana. Gęsim tłuszcz. Dokładnie. Jest owijana. To jest taki nasz styl. Owijamy sobie szpagatem całą kostkę. Ona jest ładnie tutaj obrana z każdej strony, z każdej błony, chrząstki i tak dalej. Wrzucamy ją do suwika. Dosłownie na 10 minut to jest max. I konfitujemy ją dalej w gęsim tłuszczu na chwilę, przed podaniem. I podajemy ją z pysznym żółtem. A czy podajemy, to już dopiero później pokażemy wam na tą chwilę. Tyle. La, 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 la. Sprawdzamy, co robi Kamil. Ale ty piki masz dużo, człowiek. Co? Tak, właśnie przeglądam sobie, tu mamy ciekawego. A cóż to wszystko za... mamy, robimy przeglądy. Co masz tutaj za pikle? Pikle, słuchajcie, piklowana. Czerwona cebula, marynowana kapusta, rzodkiewka, rzepa. A tutaj mam taką zalewę, też octowo agawową zapewne. No. Do takiego krótkiego piklowania, w tym wypadku ogórka, bo jak wiecie, ogórek jak poleży w takim kwasie, to traci kolor, a nam zależy na tym, żeby był ładnie zielony, ale miał ten smak, więc takie małe sztuczki techniczne. A tutaj mamy, o czatnej. Ze śliwki na ostro, do gęsiny, którą wcześniej wam Piotr pokazał. Ją delikatnie podajemy na ciepło. Podajemy jakiś taki fajny smaczek. A tak to, no to co? Różne dressingi. Oleiste, fajne, pokaż Piotr. Tutaj taki mamy dressing, słuchajcie, do sałatki, którą podajemy do sałatki. To jest ten dressing z limonką, nuty limonki. Tak, tak. Mega. I tutaj mamy, słuchajcie, zrobiony przez nas hoisin, później wymieszany.
z sosem gluten free. To jest gluten free, słuchajcie. Sami zrobiliśmy, bo jak wiecie, w naszej restauracji staramy się pamiętać o tych wszystkich takich wyjątkowych gościach. No, wyjątkowe może to duże słowo, ale takich, którzy mają jakieś trudności w przyjmowaniu chociażby glutenu, dieta niskowęglowodanowa, wysoko itp. Więc staramy się wyjść gościom naprzeciw. Niestety świat tego wymaga. I co? Chyba nie wychodzi nam to najgorzej, aczkolwiek jeszcze chyba dużo przed nami. Tak, jeszcze mega ale dużo przed nami. Działamy. Cześć, nie macie ochoty na lejsy? Pokażemy wam, jak to zrobić. Chipsy ziemniaczane, lubiane przez wszystkich. My dajemy je do zupy. Krem czosnkowy, fajny zimowy, ciepły, rozgrzewający, do tego olej czosnkowy, oliwa szczypiorkowa. Takie tam. No i chipsy. Chipsy, słuchajcie, cieniutkie. Aby się tak dobrze przyjrzeć, to i Kraków byłoby widać. Może nie na tym, ale jakiś cieńszy znajdziemy. Nie no, fajnie przezroczyste. Słuchajcie, my je sobie wstępnie blanszujemy we wrzątku, dosłownie parę sekund, po to, żeby wypłukać tą skrobię, ta, która później powoduje, że się pali. Pewnie przynajmniej ci, co robili chipsy, czasami są takie przepalone, nie? To właśnie to jest ta skrobia, która się wypala, a nam zależy na takich białych chipsikach. Olej, słuchajcie, rzepakowy sobie rozgrzewamy do 180 stopni, małymi porcyjkami. Proszę, możesz Szpiot pokazać, jak to wszystko ładnie skwierczy. Tutaj, o, piękne, słuchajcie, zobaczcie, unoszą się do góry. Po parę sztuk, nie śpieszymy się, pozwalamy im troszeczkę popracować w tym oleju, bo nam zależy, żeby one były fajnie wysuszone, a przy tym próbkie. Także później wam pokażę, jak wyglądają. Tak się pięknie robią, słuchajcie, właśnie te chipsy. Pięknie. To jest ten moment właśnie wyciągania naszych chipsików. Zobaczcie, jakie fajne. One są już chrupkie, ale jak tylko staną powietrza, poleżą sobie na takim papierze do ociekania, szczypta soli. Wystarczy, że posolisz i masz chipsy solone lejsy. Dobry film, na przykład jakiś Chef Table, albo The Beer może, jak to lubi, kulinarny. No i tak to wygląda, zobaczcie. To jest to, co mówiłem, nie? Wypłukana skrobia. Jak chcecie z większego ziemniaka zrobić, to też nie ma problemu. Tak blisko, zrobić takie makro podejście, żeby naprawdę, żeby zobaczyli, że to jest naprawdę, wiesz, chrupkie, nie? Dobra, Szczepan, schowałeś już tą paczkę lejsów z żabki? Tak. No, bo już wysmażyliśmy. Żarcik, oczywiście. I kolejna barcia ląduje do fajnego tłuszczu. Grunt to jest to, żeby też pilnować temperaturę, nie? Możecie sobie kupić w takim fajnym sklepie meblowym na i, który dobrze znacie, sondę. Wkładacie, pilnujecie stałej temperatury, 180 stopni. Chyba, że ktoś ma frytkownicę z olejem. Albo frytkownica załatwi sprawę. Ale mówię dla tych, którzy nie mają, bo ja na przykład w domu nie mam. Ale ja w domu nie robię chipsów. Pomnieliśmy o jednym. O teście chrupkości. Słuchajcie, uwaga. Tutaj naczelny nasz pierogowo-mączny, kluseczkowy Michaś. Hejo. Słuchajcie, robimy kopytka do gęsiny. I powiem wam, że bezglutenowe mączka ziemniaczana same nawet ładnie wychodzą. Fajna fakturka. Podajemy je spalonym masłem i prażonymi migdałami. Taki dodatek mamy do gęsiny, tej wcześniej wspomnianej przez Piotra. Kolejny ciężki dzień. Dzisiaj mamy sobotę, produkcja. No i cała sala. Oliwa ziołowa. Sporo. Może nam się uda nagrać fajny trochę materiał serwisowy. Tutaj zobaczcie, czatniejek ze śliweczką, znędzoną papryką, pieczonym pieprzem, solą, octem winnym. Tutaj robimy sobie maślane ciasteczko na jutrzejszy event. Podamy go z pasztetem i z żurawiną. No, jedziemy dalej z tematem marynowana szalotka. Tutaj zobaczcie, marynowana prędzica woła, tutaj Piotr się męczy nożyczkiem. Jeśli nie macie krajelnicy w domu, to można to zrobić nożem, tylko bardzo ostrym nożem.
co bardzo ważne, uważajcie, nie? Naprawdę tak. Uważajcie, bo krzywdę można sobie zrobić, a że my mamy zepsutą krajalnicę, no to radzimy sobie po prostu nożem. Tak. Tutaj mamy piękne marynowane carpaccio, bo dzisiaj goście sobie zażyczyli na kolację, także... Ale wygląda to pięknie, do tego dojdą dodatki, majonez z czarnym czosnkiem, mamy dużo parmezanu, zielonych liści typu rukola, rozszponka, zapewne może szczypiorek. Marynowana cebulka. Piękne placuszki wypychamy. W tym wypadku to są specjala z trochę spiksy ziemniaczane i my je podajemy z kremem czosnkowym i z twarogiem z nerkowca. Do tego idą pikle. Tutaj też już po tworku pod Wisłą Place się przygotowujemy. No bo niedługo zaczynamy, nie? Powoli 13. Tak naprawdę już zaczynamy. Tak. Tutaj jeszcze. O, już bony wchodzą. Będziemy wypiekać niedługo ciasto. Podziwiasz? Piękny chlebek tostowy. Piękny chlebek. Naznaczenie drożdżowym z dodatkiem mleka w proszku. Dużo jest, masła. Tak, dużo masła. Jest posmarowany z góry jajeczkiem. W piekarniku zrobicie to sobie bez problemu. Zaczyn drożdżowy nie jest chyba problemem, żeby zrobić. Nie. Prosty 35 minut, 220 stopni, 210 mniej więcej. Kurczę, fajne, mięciutki, na jutro. Jej, super to tostów na jutro będzie. Jajecznicy. Tak, na jutro będzie idealne, myślę. Fajne. Dawaj do filmiku. Kończymy na dziś. Kończymy na dziś. Trochę nas przycisnęli w wieczornym klimacie sobotnim. Ale było warto, było miło. Miło się było. Tak, szybko czas zleciał. Bardzo szybko. Moment, do roboty trzeba, a przecież do roboty, do domu trzeba się zbierać i tak, do roboty. To mamy kolejny dzień, właśnie patrz, mam dużą rezerwację, trochę mniejszą. Może coś nam się uda nagrać, jak nam się nie uda nagrać, to nagramy to innym razem. Mamy nadzieję, że troszeczkę materiału nam się udało wam pokazać. Nie zapomnijcie, tak jak wspomniałem w początkowej fazie filmu, dać łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał, dać komentarz, podzielić się swoją opinią, tak żebyśmy mieli jakiś wgląd na to, czy wam się to podoba, to co robimy, żebyśmy mieli chęci większe do pracy nad tym materiałem. Dokładnie. Także pozdrawiamy. Trzymajcie się. Dobrego, hej.